grudniu w telewizji Kino Polska. Czarująca Izabela Trojanowska w serialu Strachy. Zazdrość i medycyna. Niezwykła historia zwyczajnego małżeńskiego trójkąta. Panna z mokrą głową. Serial dla całej rodziny. Pierwszy na scenę, biegiem, już, już, już! Szalone lata 20. Barwny świat przedwojennej rewii. Ale po drugiej stronie kurtyny nie jest już tak kolorowo. Papu się uczyć, a nie szlajać się po tanzbudach! Taniec to mój żywi. Jestem stworzona do tańca. Lepiej niech pani odda dług. Debiutująca na ekranie Izabela Trojanowska w serialu Strachy. Nie przestanę harować, dopóki nie zostanę solistką. Przestań się wygłupiać, bo zdechniesz z głodu. Telewizyjnej adaptacji przedwojennego bestsellera Marii Ukniewskiej. Tylko w telewizji Kino Polska. Biedny rogaczu. Ona cię zdradza. Może nawet w tej chwili. Gdzie panią boli? Tu. Proszę podnieść koszulę. Wszyscy na mieście wiedzą, że jesteś przeze mnie rogaty. Typowy małżeński trójkąt. W bardzo nietypowej historii małżeńskiej zdrady. Pan musi powiedzieć mi prawdę. Proszę, jak mężczyzna, mężczyznę. Nie jestem mężczyzną. Jestem lekarzem. Zazdrość i medycyna Janusza Majewskiego. Studium obsesji i namiętności w ekranizacji powieści Michała Choromańskiego. Tylko w telewizji Kino Polska. I co? Znowu awantura. Ja zawsze chcę dobrze, tylko tak później wychodzi na opa. Szaleństwa młodości. Tylko grzecznie. Niewinne figle i wielkie hece. Proszę was! Oj, mokra głowa. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. A wtedy trzeba dorosnąć. Też bardzo szybko. Przypominam panu, że niezapłacone są procenty. Daję panu na to tydzień, a potem spotkamy się w sądzie. Sprzedałem ostatni kawałek lasu. Jutro zaczyna się wyrąb. Panna z mokrą głową. Serial na motywach powieści Kornela Makuszyńskiego. Tylko w telewizji Kino Polska. Zobacz w grudniu na kanałach Filmbox. Meryl Streep i Aidan Quinn w ciemnej materii. Film nagrodzony na festiwalu w Sundance. Doktor Żywago. Filmowa adaptacja nagrodzonego Noblem arcydzieła Borysa Pasternaka. Malarska Sobota, czyli dwa oblicza sztuki. Frida oraz Pollock. Dwa filmy nagrodzone Oscarami. Dwa oblicza sztuki. Można być artystą dokładnym albo całkowicie nonszalanckim. Sztuka rodzi się z bólu albo z uśmiechem na ustach. Sztuka jest pełna kolorów. Szaleńczo pełna kolorów. Dwa spojrzenia na sztukę i artystów. Wspaniali malarze i niezwykłe osobowości. Frida. Czar, charyzma i talent. Pollock. Furia, alkoholizm i geniusz. Film nagrodzony na festiwalu w Sundance. 99% wszechświata to ciemna materia. Ale nikogo ona nie obchodzi, bo nie można jej zobaczyć. Wybitnie uzdolniony student z Chin staje przed życiową szansą. Osiągnąłeś najlepszy wynik w historii egzaminu. Chcesz do nas dołączyć? Trafia na amerykańską uczelnię i wymarzone studia. Powinniśmy mieć własne pomysły, ale pracujemy dla Reisera. Precyzyjny świat młodego naukowca rozpada się. Musisz zmienić temat na taki, który ma rozwiązanie. Chyba, że chcesz studiować do końca życia. Czy z chaosu zrodzi się porządek? Z wierzchu posłuszny i grzeczny tak naprawdę jest aroganckim draniem. To go przerasta. Może on przerasta nas. Meryl Streep i Aidan Quinn w ciemnej materii. Znajdź pracę w korporacji. Nawet Einstein miał zwykłą pracę. Pieprz tę materię. Chcę pan być nie tylko lekarzem, ale i głosem ludu. Nie, własnym głosem. Filmowa adaptacja nagrodzonego Noblem arcydzieła Borysa Pasternaka. Epicka opowieść o nieprzewidywalnej miłości w czasach rewolucji. Doktor Żywago w szponach uczucia i bezlitosnej historii. Widziałem wasze nazwiska na liście. Musicie pomyśleć, jak się ratować. Keira Knightley w przejmującej adaptacji Doktora Żywago.